Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na poniedziałkowy odcinek poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. Na początek indeks S&P 500. Ubiegły tydzień, ostatnia sesja tego minionego tygodnia zakończyła się minimalnym odbiciem amerykańskich indeksów. Dow Jones zyskał 0,07%, S&P 500 wzrósł o 0,18%, natomiast Nasdaq zyskał skromne 0,09%. Jednak jak możemy zobaczyć na wykresie, ten miniony tydzień zdecydowanie nie należał do udanych. Giełdowe byki zdecydowanie na pewno nie są tutaj zadowoleni z tego ubiegłego tygodnia. Wszystkie te główne indeksy Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq odnotowały wyraźne spadki. No i sentyment na początku nowego roku wyglądał raczej dosyć słabo. Przed nami jednak nowy tydzień, zobaczymy czy karta odwróci się w tym tygodniu. Rynek kontraktów terminowych nie udziela nam tutaj jakichś wyraźnych wskazówek przed otwarciem sesji. Kontrakty terminowe na Dow Jones delikatnie spadają o 0,30%, natomiast kontrakty terminowe na indeks S&P 500 wzrastają minimalnie o 0,05%. Dzisiaj, jeśli chodzi o publikacje makroekonomiczne dla gospodarki Stanów Zjednoczonych, to tak naprawdę nic szczególnego się nie pojawia. Z takich ważniejszych wydarzeń to tylko czeka nas o godzinie 18 wystąpienie szefa Fed z Atlanty, Rafaela Bostika. Natomiast już patrząc tak ogólnie na ten tydzień, najważniejszy raport pojawi się w czwartek i będzie to raport na temat inflacji konsumenckiej w USA w grudniu. Rynek spodziewa się inflacji CPI na poziomie 3,2%. Jeśli chodzi o inflację bazową, tutaj rynek prognozuje 3,8%. No i to będzie zdecydowanie najistotniejszy raport tego tygodnia dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. Będzie on miał wpływ na oczekiwania rynku odnośnie stóp procentowych, które swoją drogą w ubiegłym tygodniu trochę te oczekiwania spadły w związku z bardzo silnymi, z naprawdę solidnymi raportami na temat sytuacji na amerykańskim rynku pracy. Tak więc jeśli chodzi o ten tydzień, to właśnie ten raport na temat inflacji. Przejdźmy już do spółek, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałem. Na początek Nvidia. Według doniesień Nvidia planuje rozpocząć masową produkcję chipu AI dedykowanego na rynek chiński w drugim kwartale tego roku. Mowa o modelu H20, który jest najbardziej zaawansowanym chipem AI spełniającym warunki eksportu tego typu technologii z USA do Chin. Pierwotnie miał wejść na rynek w listopadzie, ale doszło do opóźnień w związku z problemami z integracją chipów przez dostawców serwerów. Oprócz H20 Nvidia ma w planach produkcję jeszcze dwóch chipów dla Chin, L20 i L2. Spółka próbuje utrzymać swoją pozycję na rynku chińskim, ale ograniczenia związane z eksportem są coraz bardziej wymagające, a tym samym trudniej konkurować z krajowymi producentami układów scalonych. Pierwsze chipy AI dedykowane na rynek chiński Nvidia zaprezentowała w listopadzie 2022 roku w odpowiedzi na pierwsze obostrzenia eksportowe. Rekomendacje dla Nvidia: 59 rekomendacji kupna, 6 rekomendacji trzymaj i brak rekomendacji sprzedaj. Kolejna spółka na dzisiaj: Constellation Brands, które przedstawiło raport kwartalny w ubiegłym tygodniu. Sprzedaż Constellation Brands w trzecim kwartale roku obrotowego 2024 zawiodła inwestorów. Spółka odnotowała spowolnienie w popycie na swoje alkohole z wyższej półki. Producent zauważa, że klienci skłaniają się w kierunku produktów w przystępnych cenach kosztem produktów premium. Constellation Brands wygenerowało 2,47 miliarda dolarów przychodów w minionym kwartale wobec oczekiwanych 2,54 miliardów dolarów. Sprzedaż netto w segmencie premium spadła organicznie o 7% i spółka prognozuje, że spadek w perspektywie całego roku sięgnie od 7 do 9%. Wcześniej Constellation szacowało spadek o zaledwie 0,5%. Znacznie lepiej prezentuje się natomiast segment piwny. Tutaj sprzedaż netto wzrosła o 4%. Pomimo słabszej ogólnej sprzedaży spółka wypracowała wyższy zysk niż się spodziewano, co jest zasługą m.in. podwyżek cenowych w reakcji na rosnące koszty. Porównywalny zysk na akcję w trzecim kwartale wyniósł 3,19 dolara i był o 19 centów wyższy od konsensusu. Spółka nadal oczekuje zysków w przedziale od 12 dolarów do 12 dolarów i 20 centów na akcję w całym roku obrotowym 2024. Rekomendacje dla Constellation Brands:
22 rekomendacje kupna, 4 rekomendacje trzymaj i brak rekomendacji sprzedaj. I ostatnia spółka na dzisiaj, Pandora. Producent biżuterii Pandora odnotował solidny wzrost sprzedaży w ostatnim kwartale 2023 roku, pomimo że cała branża zmagała się ze spowolnieniem popytu. Spółka oznajmiła, że akcje marketingowe przyniosły efekty i pomogły zwiększyć udziały w rynku. W okresie październik-grudzień sprzedaż wzrosła organicznie o 12%. W rezultacie całoroczny wzrost sięgnął 8%, co jest wynikiem istotnie lepszym niż prognozy spółki. Producent biżuterii w listopadzie szacował wzrost na poziomie od 5 do 6%. CFO Anders Boyer powiedział, że Pandora od wielu lat jest uznaną marką wśród konsumentów, ale w ostatnim roku skupili się na inwestycjach w zwiększanie atrakcyjności marki. Obejmowało to sponsorowanie pokazów mody, zwiększanie obecności w magazynach branżowych i współpracę z celebrytami. Przychody w czwartym kwartale wzrosły o 9% do 10,8 miliarda koron duńskich. Wynik EBIT wzrósł o ponad 15% do 3,7 miliarda koron. Miniony rok był bardzo udany dla spółki. Jej akcje wzrosły w tym czasie o około 80%. Dzisiaj Pandora ponownie zyskuje ponad 2%. Rekomendacje dla Pandory: 10 rekomendacji kupna, 10 rekomendacji trzymaj i 1 rekomendacja sprzedaj. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.